Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Webson i witam was w kolejnym, chyba już trzecim odcinku z gry Assassin's Creed. Tak, i co nowego, co nowego? Tak jak poprzednio, mamy konia, schowamy ten miecz i dziś nauczymy się skakać. Jej. Dobra. A tak na serio, to jedziemy sobie na naszym pięknym rumaku do Damaszku. Tak, dziś odwiedzimy sobie Damaszek. Zobaczymy, co tam, jak tam. No i nie wiem, czy już dziś zabijemy nasz pierwszy cel. Czy może dopiero następnym razem? To się okaże. Gdy zostaniesz wykryty, gwałtownie skręcaj lub wspinaj się na budynki, aby zejść z pola widzenia ścigających. Okej. Dzięki za info. Co to za śmieć na ekranie? No. Aktualnie znajdujemy się na obszarze tak zwanego królestwa. Jak widzicie tu. A. Serki. Jak widzicie, to jest nie za bardzo odkryte. W każdym razie my polecimy do Damaszku. A po drodze. Tak, to wiem, przed chwilą go postawiłem. A po drodze sobie ogarniemy punkty obserwacyjne. Czyli po prostu wieże, na które musimy się wspiąć. Na samej górze dokonujemy synchronizacji. O, serki. Chyba na serio będę chory. Na górze, właśnie na takich belkach, dokonujemy synchronizacji. Widzimy wszystkie ładne widoczki. Aczkolwiek w Assassinie jedynce to tak nie za bardzo ładne widoczki. No bo to w końcu jedynka dopiero. I na samej górze jest to, co lubimy najbardziej, czyli skok wiary. Możemy sobie wziąć nowego konia albo naszego starego, więc bierzemy naszego starego i jedziemy dalej. Przed czym ucieka ten głupiec? Tak, przed czym ucieka ten głupiec? Po prostu się śpieszę, kurde. Tutaj mamy pierwszych przeciwników, z którymi możemy walczyć albo ich ominąć. Spróbujemy ich ominąć. Chyba się udało. Okej. No wiem, że na tab wywołuje mapę, ale ja znam tą drogę na pamięć. Ludzie, przeszedłem Assassina 1 chyba 3 razy. Kurde, no już tu mam, o, znak, patrz. Kurde. Damaskus, no. Znaczy się, że Damaszek. Aczkolwiek postawię sobie znak tutaj. Okej. Tam jakiś obóz Saracenów to też nie chcemy, bo nas zabiją, bo jesteśmy jeszcze słabi. No. A startujemy tutaj. Nie pamiętam, czy z konia mogę go zabić? Chyba nie. Patrzcie to. Patrzcie, kurde. Ale będzie miazga! Ale zdedniesz! No, wchodź na górę. No, wchodź na górę! Altair. No wiem, że ty jesteś słaby we wspinaczki, no. Miałeś tylko czwórkę na półrocze. Ale kurde. No, jedziesz. No, pamiętam jak kiedyś ten. Wchodzę sobie normalnie na wieżę, zresztą full kulturka, już byłem na samej górze. A się okazało, że co? Że tu, kurczę, w tym miejscu, nie? Tutaj stał sobie łucznik. Odwrócony do mnie prosto, tak, nie? I wiecie, ja w pierwszej chwili takie wejdę i go zabiję. Ale nie! On podchodzi, pizga mnie, a ja z całej tej wieży tak jeb na glebę, nie? Kurde. No normalnie myślałem, że go zabiję. Ale okazało się, że umarłem. Więc wszedłem tu drugi raz i go zabiłem. Okej. I co? I teraz trochę ja wiem, że to jest nie po drodze, ale później mi się na pewno nie będzie chciało tego punktu zbierać. Więc polecimy sobie tędy. Przez ludzi, co się będziemy. I na górę. I myślę, że tutaj już chyba nie unikniemy walki. Takiej prawdziwej. Z niewiernymi.
No, ale to się zobaczy. O. Przy okazji sobie zbiorę. To są takie flagi, które w królestwie jest chyba 100. Z tego. No, w królestwie jest 100. A w miastach chyba też jest po 100 w sumie. Nie mam pojęcia. Nie pamiętam już, ale to są coś w rodzaju takich znajdziek, ale to no nic nam nie daje zbieranie tego, oprócz tego, że jak ktoś chce na 100% przejść grę, no to musi to zdobyć, nie? Tak samo zabijanie templariuszy jako templariuszy, czyli członków tego zakonu, takich tych w garnkach na głowach. Jeb! No, gdzie uciekasz? Gdzie uciekasz? Kurde. No. Nie ma uciekania. Aha, tu się jeszcze nie dało nic robić, dobra. Nie, znaczy, bo od dwójki było, nie? Że można ich przeszukiwać i chyba przenosić. Czy przenoszenie było od Brotherhooda? Nie pamiętam. W każdym razie w jedynce tego nie było. I co? Myślę, że dzisiaj taki bardziej luźny odcinek, bo sobie porobimy tę synchronizację, dojedziemy do Damaszku. I co? I będzie spoko. Sorki, że jewam, ale obudziłem się w sumie niedawno. Jest 11, która to jest? Nie, bo mam taki zegar, na którym prawie nic nie widać, nie? Fajnie wygląda, ale żeby zobaczyć wskazówki, to życzę powodzenia i propsy dla tego, kto zobaczy prawidłową godzinę za pierwszym razem. Co to za koń osrany jakiś? Aha, czyli co? Dalej to będzie tutaj, tak? A nie, to jest 12, nie 11. No ale to co, niedawno wstałem, nagrałem już odcinek z Księcia Persji, pewnie jak, nie no, jak to nagrywam, to pierwszy wejdzie Księcia Persji odcinek na pewno. W ogóle do Księcia Persji, nowe intro, podoba się, mam nadzieję. O, na serio miałem tam takie problemy z dźwiękiem, że masakra, ale w końcu się udało. No, wio. Jak można było tak stąd zeskoczyć, nie? To byłoby fajnie. Znaczy, jak assassin możemy, nie? Ale będzie bolało. Chyba teraz źle pojechałem? Albo dobrze? Nie. Ukrywanie się na koniu. A po co? Nie. O, te wieże, tylko nie to. A nie ściąłem go. Ale jak się wydarł. Ale go nie ściąłem. O nie. Fuck. Dobra. Panowie, sorry! Pokażę wam walkę z konia. Walka z konia polega na tym, że podchodzimy do gościa i tniemy obok. To jest walka z konia w Assassin's Creed'ie. Nawet nie widziałem, żebym go trafił, ale... Ale spoko. To sobie może schowamy. Nie. Panowie, nie. Mnie tu nie ma. Dobra, tu już jestem. Dobiegnę! Odsuń się od mojego konia. Aha. Niech Bóg się zlituje nad twoją duszą. Ale mu pizgnął. O! Że... Zamknąć mordy! Jasna cholera. Ludzie.
Cicho tam. Kurde. Jak się wydarli. W każdym razie, tak jak widzicie, chyba nie udało mi się żadnego tego takiego zabójstwa ładnego dokonać. Tego, że wiecie, normalnie tam atakuję go raz i w momencie, w którym go uderza, naciskam drugi raz i on tam go zabija tak ładnie. Taką sekwencją ruchów. A ten... A, i tu mi się to nie udało, a na treningu to tam prosto, nie? Podchodzić do gościa, pam, 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 pam. I koniec szkolenia, nie? A dalej to radź sobie sam. W każdym razie tak się... No w jedynce, no trochę na początku tak trzeba ich zabijać, ale... Później już będzie spoko. Patrzcie to, patrzcie to. Ło! Oni mi nic nie zrobią, bo mnie nie dogonią, bo nie mają koni. To jest też dobre w Assassinie. Dobre, niedobre. No, w sumie trochę realistyczne, tak? Jak oni nie mają koni, no to mnie nie dogonią. To jest jeszcze jeden punkt, który sobie przejmiemy. I tu już jest gorzej, bo to jest ich cały obóz. A to jest templariusz. Cholera. Jego, o ile pamiętam dobrze, to nie mogę zabić z ukrytego ostrza, prawda? Albo. Yes! Yes! Ja! Jestem zajebisty! No i co teraz powiesz, Mato? Nie żyjesz! Fuck yeah! Templariusz zlikwidowany! Kurde! Pierwszy prawdziwy templar zabity. Ale się jaram! Haha! Super! No nie wiedziałem, że można ich zabijać o tak, jak mnie nie widzą, podchodzę pomału i jeb! Ale zaraz, bo to jest ich obóz. O dobra, chodź mój koniku, chodź! Nie do nich, tu do mnie! Nie wiem, jak się woła na konia. No chodź, no chodź, ja się o kawałek bliżej. Chodź! No chodź! No nic ci się nie stanie, chodź. No chodź. No dobra. Kiedyś tak się dawało wejść na konia? Okej, udało się. Byleby tu nie było tych takich wież. O, powodzie, stracą trop. W ogóle. Sowa miecz może. Okej, uciekłem do Damaszku. Fuck yeah. Jakby to był jakikolwiek następny asasyn, możesz usunąć, rzucając sztyletami. To by było, że mam spieprzać, bo muszę być niewidoczny tak całkiem, nie? Anonimowy. Okej. No i co? Jedziemy do Damaszku. Nie, ja tu jestem tylko prostym człowiekiem. Nie rzucam się wcale w oczy. Tak, Damaszek. Przepiękne miasto, zarąbiste. Super, naprawdę. O. Na ratunek mieszkańcom. Przestań, proszę! To boli! Rodohalej! Ja! Ajajaj. Skubany. Chciałbym, żeby moi synowie
byli w połowie tak zalecznych. Jest to oni się tak drzeć. Historię o tym, jak zachowuje się prawdziwy bohater. A, on jeszcze gada, Rysia usta. Jezu, masz konwulsje pośmiertne. Stary, dobić cię. Dobić cię. A, można go dobić, patrzcie. Wow. No. Ty tam! Tak, ty! Chodź! Chodź, zobacz, co sprzedaje! No bez jaj! Aha, dobra, tu. No. I tak się wbija do miasta generalnie. Ale nic, na ciebie czekają, bo uratowałeś tamtego. Koniku, zostań. Zostań. Później ci dam marchewkę. Zostań. Okej. No i tak się wchodzi do miasta, jesteśmy absolutnie incognito. Co z tego, że wtapiamy się w grupę mnichów czy tam kogoś? Jak my wyglądamy zupełnie inaczej, mamy mniejsze szaty, nie mamy czapki, tylko mamy kaptur. Mamy... Kurde, jesteśmy obwieszeni bronią, no, ludzie. Bez przesady. No, także co, trafiliśmy wreszcie do Damaszku. Pierwsze co zawsze trzeba zrobić, to punkt obserwacyjny zdobyć. Więc my idziemy sobie. A w sumie jak oni też tu idą. No a tutaj mamy kolejnego gostka do uratowania. Gdzie to ostrze jest? Jest. Błagam, nie rób mi krzywdy. Możemy robić, co nam się podoba. Może to cię zainteresuje. Dobra, brak wychowania. Odejdź. Błagam, nie zrobiłem nic złego. Za to. A, udało się dwóch. Nara. A! Ty to już ostatni. Mam taką nadzieję. Ale lepiej nie kusić licha. Wracam do domu. I możesz być pewien, że szybko z niego nie wyjdę. Spoko. Oddałeś mi wielką przysługę, młodzieńcze. Nie zapomnę ci tego. Okay. To zły znak. Jak dla mnie spoko, ziomuś. No, także tak jak mówiłem, dzisiaj taki bardziej luzowy odcinek. I co? Wygląda to na tragedię. Ja jednak nazywam to zaszczytem. Umrzeć w służbie Boga. Umrzeć walcząc za to, co nie żywy. Wiecie co? Ja myślę, że w tym odcinku zrobię takie przycięcia, że jak będę dochodził do tych punktów obserwacyjnych i na tym skończymy, myślę, żeby też znowu nie było, że takie strasznie długie. Misję porobimy w kolejnym. No. I co? Chyba, że kurczę. Kurczę. Kurczaczki. O, sorry. Wiem, że nie życzysz piśmy. Tak, chodź, chodź. Pokażę ci wszystko. Zbyt wiele rzeczy. Jak mi zbyt wiele rzeczy, tylko muś to rozdaj. Biedni się na pewno ucieszą. Albo nie, wiecie co, ja... Aha. Ty nikt mi nie pomoże. No tak nie można w tej grze. Irytujesz mnie. Proszę, robisz mi krzywdę. Właśnie, pokażę wam jeszcze tylko, jak można wygrać grę. Znaczy, wygrać walkę jakąkolwiek bez używania miesza. Dokładnie tak. Po prostu przewracamy wroga, a kiedy on leży. Jeb! Całe szczęście, że się zjawiłeś. Jeszcze chwilę i byłabym zgubiona. O. I tak jak tam widzieliście... Cicho tam. I tak jak tutaj, tam mieliśmy w nagrodę za ocalenie... Jezu, ludzie, zamknijcie się, kurcie! Ja tylko im ucieknę i wam opowiem. No właśnie, bojownicy. To są nasi sprzymierzeńcy w sumie. Aziś skoczył. I co? Tak jak wtedy dostaliśmy za uratowanie tego gościa, no, tych tam kapłanów, w których się można wtopić,
Tak, tutaj dostaliśmy w nagrodę bojowników. Jeśli będą nas gonić, a my nie chcemy walczyć, tylko po prostu uciekamy, to kiedy przebiegniemy obok nich, po prostu złapią strażników za szmaty i będą ich trzymać tak długo, dopóki ich nie zabiją, no w sumie. Także spoko, ziomki. Ej, nie rzucaj się tak, bo spadniesz. No, i myślę, że w sumie nie ma sensu robić takiego odcinka długiego, w którym tylko synchronizuję te punkty widokowe. Więc myślę, że ja się pożegnam. Serdecznym skokiem wiary i skończymy na dzisiaj. Jak wam się podobało, wiecie co robić, tam na dole. Komentarze, łapki, jak się bardzo podobało, subskrybuj. Jak już subskrybujesz, to propsy i wielkie dzięki. Zepsujesz, kupujesz! Yeah! I na razie, a ja idę zrobić rzeź!